teraz, jak już masz ogromne doświadczenie i życiowe, i muzyczne, czy masz jakieś marzenie, z kim byś chciała zagrać, zaśpiewać duet w przyszłości? Na pewno mam taką listę raperów, z którymi chciałabym zagrać, żeby się do mnie po prostu dograli do jakiejś piosenki. Jestem teraz jeszcze na etapie negocjacji z jednym, więc mam nadzieję, że to się uda, ale rzeczywiście jest to spora lista. Jest spora lista artystów, których bardzo szanuję, których znam. Nie mam takiego jednego głównego, ale już po współpracy z raperem Wactoja wiem, że to jest wszystko bardzo proste, że po prostu wystarczy napisać na Instagramie i może ktoś się akurat zainteresuje, bo tak powstała nasza współpraca z Wacem. No i rzeczywiście ta lista jest ogromna, więc nie jestem w stanie podać jakiegoś jednego artysty. Czyli możemy się spodziewać duetu z raperem na twojej najnowszej płycie? Tak, mam nadzieję, że to się uda. To jest moje ogromne marzenie, żeby jednak jakiś raper się pojawił, szczególnie, że o tę stylistykę zahaczam. Nie mówię, że jestem w niej, nie utożsamiam się w 100% z kulturą hip-hopową, bo po prostu jeszcze mi do niej bardzo daleko. To jest zupełnie inny gatunek. Ja bym siebie nazwała bardziej takim rap-popem. Ale rzeczywiście tej muzyki słucham na co dzień. Rap jest taką częścią mojego dnia, więc na pewno takiego prawdziwego rapera z krwi i kości chciałabym mieć na swojej płycie. Także kochani, klasycznie zostawcie suba, łapeczkę, dzwoneczka, no i wbijajcie. Naprawdę bardzo fajne wywiady, bardzo fajni ludzie. Polecam. Jan Dąbrowski.